Z nami Oskar Buga, który dał niesamowicie bardzo dobrą walkę na gali TFL 28. Walkę, gdzie werdykt do końca tak naprawdę nie był wiadomy, bo chyba nawet ty sam troszeczkę wątpiłeś, w którą stronę może pójść ten pojedynek, z tego co zauważyłem przy ogłaszaniu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No tak, walka była bardzo trudna, nie mogę powiedzieć, że była łatwa. Natomiast teraz na chłodno tak sobie pomyślałem, że no faktycznie w stójce przeważałem. Było tam w drugiej rundzie obalenie mojego przeciwnika. Udało mi się wybronić stać. Natomiast już w trzeciej rundzie przeleżeliśmy ostatnie sekundy i dlatego się na tym zmartwiłem. Ja ogólnie powiem ci, tak podejrzewałem, że raczej wygrana przejdzie na twoją korzyść z tego względu, że ty trafiałeś te bardziej znaczące ciosy, szczególnie te pojedyncze proste, kiedy twój rywal był bardzo zaniepokojony i wręcz zdenerwowany, gdy on nie mógł cię trafiać, to robiłeś u nich cios. Cała hala wrzała i tak dalej. No i te obalenia, które mu wyszły, jednak one były troszeczkę bierne z tego względu, że nic tam się nie działo. Także ten parter jakby nie był liczony. No mogło tak to wyglądać. Ja jestem z siebie jak najbardziej dumny. Cieszę się, że przybyło tyle moich kibiców, że mogłem pokazać naprawdę dobre show i mam nadzieję, że wszystkim walka się podobała. Jak ogólnie możesz porównać występ na amatorskich zawodach, a po prostu walka na takiej gali profesjonalnej? Przede wszystkim tutaj no walczę tak naprawdę ja. Nie mam później żadnych walk, więc jestem bardziej skupiony. No ta publiczność zdecydowanie jest bardziej skupiona na mnie. I no nie ma innych walk jednocześnie, więc naprawdę jest większy stres. Natomiast jeżeli się uda przełamać, to naprawdę z świetnym wynikiem można wykonać zadanie. Teraz skupienie na szkole, czy jednak jakieś starty kolejne się szykują w najbliższym czasie? Teraz trzeba trochę odpocząć, ale jak najbardziej przy najbliższej lepszej okazji chciałbym zawalczyć, czy to na TFL-u, czy w innej organizacji. No jeden zawodnik, który tutaj z Radem właśnie wygrał, Aleksy Nowak, wyzywał cię do pojedynku, że mieliście zawalczyć już teraz, ale na kolejnej gali chciałby, żeby do tego pojedynku doszło. Tak jak rozmawiałem już z Aleksem, nie ma problemu, przyjmuję jego wyzwanie. Teraz dajmy sobie trochę czasu na treningi, na regenerację i możemy zadziałać. Ogólnie oglądaj walkę Aleksego, czy po prostu wtedy gdzieś przebywałeś w szatni, nie widziałeś? No niestety walka Aleksego była od razu po mojej, więc nie udało mi się obejrzeć. Natomiast pewnie jeszcze to nadrobię. Ogólnie dlaczego do tej walki teraz między wami nie doszło? Dlaczego ci rywale zostali zmienieni i czemu tak to wyszło? To była kwestia typowo organizacyjna. Dzwonił Jacek do mojego trenera, że doszedł nowy zawodnik, który stylowo pasuje do Aleksego i z kolei przeciwnik tego chłopaka bardziej pasuje do mnie i że walki będą bardziej widowiskowe, bo zapaśnik z zapaśnikiem Stukowicz ze Stójkowiczem. No myślę, że dało to dobry efekt, także ja i Aleksy nie mieszkamy od siebie daleko, także nie znikniemy sobie. Oczywiście, że tak i na pewno ta walka, jeśli by kiedyś była organizowana w TFL-u, będzie już elektryzować, ponieważ jest takie napięcie między wami. Wiadomo, to jest wszystko na poziomie sportowym, ale jednak jakieś te emocje do klatki wniesiecie większe niż po prostu walka taka stricte, gdzie nie ma jakiejś lekkiej nawet złej krwi. Tak, prędzej czy później na pewno tej walki dojdzie, natomiast nie nastawiam się, że to będzie na już. Chciałem chwilę też odpocząć, zregenerować się i wiadomo, jeszcze potrenować. To jest początek mojej historii. Słuchaj, walka wieczoru Kamila Gieza, jak to przewidujesz? No, jego rywal nie zrobił wagi, no i jak ty to widzisz? Czy rywal z zagranicy może chcieć zaatakować od razu i zakończyć ten pojedynek, czy jednak będzie chciał na pełnym dystansie zaznaczyć swoją przewagę i nie wiem, wygrać jakąś rundę o 2 punkty? Widziałem, że Kamil jest bardzo mocno przygotowany. Miałem przyjemność z nim sparować podczas naszych przygotowań. Także wiem, że jest bardzo mocno przygotowany na to i żeby odpierać ataki przeciwnika. Czy to będzie pełny dystans? Raczej nie. Oskar, teraz po gali. After party czy na spokojnie do domu? Jak to u ciebie wygląda? Najpierw na spokojnie do domu, potem after party, spotkać się z kibicami, z najbliższymi i odpocząć. Kiedy wracasz na matę? Jak najszybciej. Myślę, że w poniedziałek już będę w stanie wrócić na matę. Także kolejny sportowiec, który nie może bez tego żyć. Oskar, jeszcze raz gratuluję. Obserwujcie tego chłopaka, bo to naprawdę przyszłość polskiego MMA. Subskrybujcie kanał Za Ciosem. Pozdrawiamy.